Dobra. Pytanie tradycyjne, bo ostatnio zapomniałem włączyć wizję. Gadałem, gadałem, a się okazało, że nic nie widać. Ale na szczęście po 5 minutach się połapaliśmy. Widać i słychać, fajnie. Okej, wiadomo, dzisiaj jest sławne wydarzenie. Fed meeting, przepraszam za chrypę, ale kąpałem się w jeziorze tydzień temu. Była zimna woda i chyba się trochę przeziębiłem. Fed Day. Fed Day to jest, kiedyś było takie, znaczy nadal jest takie pojęcie, D-Day, 6 czerwca, kiedy wojska zaatakowały Normandię. Wojska amerykańskie z angielskim jest w ogóle śródmierze, a tutaj jest nie D-Day, tylko Fed Day. Dzień, który potrafi wstrząsnąć również światem, a szczególnie światem finansowym. Wiemy o tym od długiego czasu, bo przy każdej naszej okazji, naszych spotkań stawiam nacisk właśnie na wydarzenia ekonomiczne, które mają wpływ, nawet jeżeli jesteśmy typowo technicznymi graczami, to zdecydowanie trzeba patrzeć też na dane. Jest pytanie, czy były ryby. Nie wiem, wyszedłem z wody, na zewnątrz było 14 stopni, więc nawet się nie oglądałem za siebie, tylko biegłem do samochodu, żeby się ogrzać. Nie był to dobry pomysł, to od razu mówię. Więc zanim wejdziemy w dane, zanim wejdziemy w to, co się będzie działo dzisiaj, i oczywiście będziemy próbowali nie tyle przewidzieć, co przygotować się do tego, jak się zachować, to muszę wspomnieć, że jest to nasze przedostatnie spotkanie live. Ostatnie spotkanie odbędzie się w przyszłą środę. Mówimy o live'ach otwartych. Natomiast już od października będą to live'y zarezerwowane dla osób, które mają konta realne. I jeżeli Państwo uważacie, że warto brać udział w tych live'ach ze mną, to droga jest znana. Natomiast dzisiaj cieszmy się wolnością, cieszmy się tym, że jesteśmy tutaj wszyscy bez jeszcze tych ograniczeń. I tylko wspomnę, że ja jestem dosyć konserwatywny, jeżeli chodzi o trading. Moja konserwatywność polega na tym, że się trzymam pewnych stałych zasad i jakby stałych elementów strategii. I staram się już nawet nie pogłębiać swojej wiedzy, czy nie pogłębiać swoich umiejętności, może to jest źle powiedziane, ale nie wnikam już głębiej w sam materiał, jaki proponuje internet. Ograniczyłem się, wierzcie mi, że przez te samego Forexu, sam Forex już ćwiczę 12 rok prawie i powiem wam, że przeczytałem masę rzeczy. Książek nie czytam, od razu mówię, żadnej książki nie przeczytałem, która dotyczyła Forexu, szczególnie analizy technicznej. Bardziej, jeżeli coś czytałem, to takie bardziej ogólnikowe, ekonomiczne wydawnictwa. Dostałem kiedyś w prezencie od ojca, jak zostać milionerem, na przykład, takie coś czytałem, jakoś się nie sprawdziło, ale czas pikał, pikał i nagle się okazało, że wszystko jest możliwe. Jestem konserwatystą, to znaczy się trzymam się tych stałych zasad i na przykład widzę na naszej grupie telegramowej są dyskusje o różnych formach tradingu i jest ok, każdy musi sobie wybrać swoją drogę. Ja swoją drogę wybrałem, ja się ograniczam do price action i do MACD. Wspieram się jeszcze średnią kroczącą 144, czasami lubię poskalpować. I to jest wszystko. I nie mam zamiaru, że tak powiem, wykonywać dalszych kroków, dlatego że na przestrzeni powiedzmy 10 tysięcy zleceń, 7,5 tysiąca zleceń było zyskownych, więc nie widzę potrzeby szukania czegoś lepszego. Nie ma świętego grala, nie ma czegoś takiego, że na 10 tysięcy zleceń będzie 10 tysięcy wygranych. W związku z tym się ograniczam do tego, co robię. I to wam właśnie pokazuję. Także ja dzisiaj na prośbę pana, o ile pamiętam, Konrada, wspomnę też o pivot pointach, ale mówię od razu, ja kiedyś używałem, w tej chwili ich nie używam, ale oczywiście chętnie pokażę, mogę dostarczyć też wskaźnik, który te pivoty rysuje.
Więc przejdźmy od razu może do wykresów, dlatego że Fed się zbliża z dużymi, szybkimi krokami, więc nie traćmy czasu na puste rozmowy, przejdźmy do wykresów. Chciałbym rozpocząć od wykresu złota, dlatego że jeżeli chodzi o złoto, widzę tam najwięcej możliwości, jakie możemy, największe korzyści, jakie możemy osiągnąć, handlując na tym złocie, ale mówię oczywiście po decyzji Fedu, nie przed. Handlowanie przed decyzją Fedu niestety może się skończyć źle, dlatego że nie jesteśmy w stanie, my drobni inwestorzy czy drobni spekulanci, przewidzieć, co góra wymyśli, no bo rządzą tym światem duże pieniądze. Małe pieniądze mogą się najwyżej przytulić do tych większych i je naśladować. I jeżeli chodzi o złoto, sytuacja jest taka, że niech ja to zjadę niżej. Zauważyłem tutaj ciekawe formacje, które się tworzą i bardzo fajną sytuację obserwujemy tutaj na MACD. Wiecie, że ja używam MACD jako mojego faworyta wszelkich wskaźników i nie zmienię zdania, choćby nie wiadomo, kto mi proponował jakikolwiek złoty graal. Dlatego, że ja już go sprawdziłem, ja już wiem, na co go stać, wiem, jakie ma humory, kiedy można go zlekceważyć, a trzeba, kiedy trzeba mu wierzyć. I tutaj w przypadku złota, to jest złoto wykres dzienny. Na wykresie dziennym mamy taką sytuację, że MAC jeszcze 15 minut przed naszym spotkaniem był czerwony. Rano był zielony, czyli widać, że coś tu się toczy. Tu się toczy walka między popytem a podażą. No po prostu na tak działa rynek. Nie ma jeszcze decyzji, w którą stronę pójdziemy. Mam nadzieję, że większość Państwa już wie, jak działa MACD. MACD to jest po prostu różnica między dwoma średnimi. Jedna średnia ma okres 12, a druga ma 26. I to są wykładnicze, średnie wykładnicze. I ta różnica między wartościami, jakie te średnie wskazują, to jest właśnie ten słupek na dole. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że prawdopodobnie ta szybsza zbliża się do tej wolniejszej od dołu, czyli ona ma szansę ją przebić, a przebicie z reguły świadczy o tym, że najbliższe godziny czy dni, zależy się tego, na jakim interwale czasowym obserwujemy, będą wzrostowe. Oczywiście to jeszcze nie jest postanowione. To jeszcze może być czerwone i nic tam to nie da. Nam to da, nam w tym wypadku MACD działa dla mnie jednostronnie. Jednostronnie to znaczy, jeżeli będziesz zielony, to ja ci uwierzę, że warto kupować. Jeżeli ty wrócisz na czerwone, to nie znaczy, że ja mam sprzedawać. To znaczy, że po prostu jeszcze nie wiesz, czy kiedy zaczniesz rosnąć. Sztuka wykorzystania MACD polega na tym, że musimy korzystać z tego, co nam daje MACD, jak najszybciej to możliwe. A najszybciej to jest możliwe wtedy, kiedy zobaczymy, że po serii spadków nagle okazuje się, że pojawia się pierwszy zielony słupek i MAC zaczyna rosnąć. Zauważcie, że sam MAC oczywiście to jest jeszcze za mało. Trzeba jeszcze mieć jakieś podparcie na akcji cenowej, no bo wiadomo, że w zasadzie tak naprawdę to akcja cenowa daje wynik w postaci takiego MAC-a, tak? Bo to jest wskaźnik, który bazuje na danych uzyskanych z tego, co cena robi, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że cena słucha MAC-a. Ale tak się już utarło, mówimy MAC jest taki czy siaki, to oznacza się, że cena zrobi to i to, a powinniśmy mówić, cena robi to i to, dlatego MAC podąża za nią, ale dla ułatwienia właśnie używamy tego niezbyt, może powiedzieć, uczciwego sformułowania. Zauważcie, że kiedy MAC zmienił barwę, czyli tak naprawdę zmienił kierunek, bo to, że on zmienia barwę, to jest tylko kwestia rodzaju wskaźnika. Wartości są te same. Jeżeli ja tutaj bym nałożył zwykłego MAC-a, który jest na wyposażeniu, że tak powiem, platformy, to byście zauważyli, że wartości są te same, z tą różnicą, że ten MAC, który wyposażona jest platforma, nie zmienia koloru. Wiem, że jest na grupie jeden z kolegów, który ma już MAC-a pod M5 dwukolorowego
i być może będzie mógł wam go podać wam link, gdzie go można pobrać. O ile pamiętam, wspomniał, że zapłacił za niego 10 dolarów chyba, ale to na grupie ewentualnie jeszcze będziemy roztrząsać. Teraz troszeczkę szkoda czasu. Więc o co chodzi? Ten moment zmiany z czerwonego na zielony i tu z czerwonego na zielony, to są momenty, no nie nazwę ich krytyczne, ale bardzo ważne. Bo zauważcie, że kiedy się pojawił pierwszy zielony słupek, to była ta świeczka tutaj, ta świeczka. I aha, zapomniałem o jednej rzeczy. Przecież ja wiem, że ta jakość nagrań jest słaba, to dla tych, co nie mogą teraz uczestniczyć, ja powiększę to i będziemy to rozpatrywać na większych świeczkach, dlatego że ja zauważyłem, że jak potem się nagranie ogląda, to ono jest słabej, słabej jakości. Jeszcze raz, to już... O, teraz podejrzewam, że nawet ci, co będą z nagrania oglądać, to też będą wiedzieli, o czym ja mówię. Więc jeszcze raz, chodzi mi o ten moment przegięcia na Macu. Pierwszy zielony słupek na Macu odpowiada tej świeczce, tej tutaj. I zauważcie, że kolejna świeca jest zielona, zielona, zielona i gdyby tylko bazować na samym MACD, uwierzyć, że on mówi prawdę, to tu otwierając zlecenie kupna, możemy aż trzymać, aż do, że tak powiem, do wytrzymania, jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać w poczuciu, że zarabiamy. Tu jest podobna sytuacja. Tutaj Mac zmienia kolor na tej świecy. Tu. I znowu, pamiętajcie, są świece dzienne, tak? Jest 23 naszego warszawskiego, czy tam europejskiego, środkowej Europy, czasu środkowoeuropejskiego. Tu się rynek zamknął i kolejnego dnia rynek się otwiera o 1 w nocy, jeżeli chodzi o złoto, tam jest godzinna przerwa. Godzina? Tak, tam czyli o 12 się otwiera. I ja wchodzę i kupuję. Ja patrzę tylko na Maca, nic mnie nie obchodzi, nie obchodzą mnie dane, nie obchodzi mnie nie co powiedział pan X czy pan Y, co kto napisał, kto na YouTubie gdzieś tam coś nagrał, nie obchodzi mnie to. Ja tylko patrzę na to. Wystarczy nie być daltonistą, rozróżnić zielono od czerwonego. I tutaj kupuję. I znowu idę w górę. Dlaczego ja pokazuję to na historycznym wykresie? Pokazuję to na historycznym, dlatego że zasada powtarzających się formacji jest bardzo ważna przy rozpatrywaniu ewentualnych przyszłego przebiegu, jak cena się zachowa. Jeżeli nie miałbym dowodów na to, że wcześniej cena przestrzegała tej zasady, to bym się na tym w ogóle nie zajmował. Ale jak kiedy widzę, że dwa ostatnie przypadki bardzo ładnie się cena zachowała. Co więcej, jak patrzę, co się stało poprzednio, kiedy cena ze wzrostowej fazy, kiedy MAC przeszedł z wzrostowej fazy w spadkową, cena od tego momentu w zasadzie można było już sprzedawać i tu był też bardzo duży ruch. Złoto jest no, jednym z tych instrumentów bardzo zmiennych. To można powiedzieć, że możemy też uwierzyć, że coś takiego się wydarzy tutaj. Jeżeli się nie wydarzy, to też nie jest powód do zarzucenia całej strategii. Musimy też pamiętać, że dane wypaczają troszeczkę wykresy, bo w czasie danych ta zmienność jest tak duża, że w pewnym momencie jakby wszystkie zasady tracą znaczenie i rynek po prostu robi rzeczy absolutnie niezrozumiałe. Po jakimś czasie wraca do normy, ale potem ta świeca gdzieś tam jest taką ością uwierającą gdzieś analityka, że no kurczę, wszystko by mi pasowało, tylko ta jedna świeca mi nie pasuje. Potem się okazuje, że to właśnie ta świeca z danymi. No ale to zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądało. Ja w każdym razie przyglądam się, co się dzieje na złocie i obserwuję to. Nie handluję dzisiaj na złocie. Ja po prostu mam zapisany, że tak powiem, w telefonie, bo telefon jest dobrą przypominajką i mam zapisane 23:15, sprawdź, co się dzieje na Mac na złocie.
Jeżeli na mak na złocie zamknie się tak, jak jest teraz, na zielono, załóżmy, że się zamknie tu gdzieś, a może tu, nie wiem, to wiem, że mam szansę wyczuć, że jutro, jutrzejsza świeca, czyli czwartkowa i piątkowa, mogą być też zielone. Czyli ja powinienem tylko grać w górę. Ale o tym, czy podejmę decyzję, czy otworzę to zlecenie, czy nie, zadecydują niższe interwały czasowe. Nie będę się skupiał na dziennym tylko. Nie będę grał w ciemno, w górę, bach i jadę. Raczej wolę dograć sobie. I wtedy przejdę na niższy time frame, powiedzmy na, a niech to będzie godzinówka. I na godzinówce będę się przyglądał, czy jest jakiś sygnał, który mnie zachęca do kupowania. Czyli powiedzmy pierwsza w nocy, można czasami poświęcić 2 godziny w nocy i popróbować pograć, szczególnie po Fedzie. Po Fedzie nocki są bardzo ciekawe. I wtedy i będę szukał. Załóżmy, że ta świeca, ta fedoska będzie gdzieś taka. O, będzie tutaj powiedzmy knot i coś takiego będzie. Tu jakiś knocik, coś tam, no nieważne. Załóżmy, że to jest ostatnia świeca dnia, godzinowa. To ja wtedy co robię? Jeżeli widzę, że cena wyraźnie odjechała od średniej, będę czekał na to, będę starał się czekać z wejściem na kupno, kiedy cena troszkę się zbliży do średniej. A najlepiej, powiem wprost, przyznaję się, ja tak naprawdę to podejmuję decyzję o wejściu w rynek na podstawie 5-minutowego wykresu. Ja wiem, że godzinowy to brzmi dumnie, poważnie, a jak ktoś mówi, że gra na 5-minutówce, to go fachowcy czy zawodowcy traktują jak jakiegoś amatora, ale mi nie chodzi o to, kto jak mnie traktuje, mnie bardziej interesuje, jak mnie rynek potraktuje. Na razie widzimy, że jest konsolidacja, rynek się tłucze się od strefy do strefy, ale wieczorem po Fedzie ta średnia 5-minutówka, ona może być tak wywinięta, a cena może się znajdować, załóżmy, tu. Tu może być cena w tym momencie. A 5-minutówka tu. To co ja robię? Ja po prostu czekam, aż cena zbliża się do 5-minutówki. Jak one się gdzieś tu spotkają, wchodzę w kupno. I tak to mniej więcej planuję rozegrać, ale zobaczymy w ogóle, czy mowa o wzrostach ma sens, bo wracając do wykresu dziennego, jeżeli ja zobaczę tutaj czerwony pasek, to ja w ogóle złota nie tykam. Nie tykam, bo wtedy czerwony pasek będzie świadczył o tym, że to jeszcze nie są wzrosty. To znaczy, że jeszcze będzie próba przetestowania tej strefy 16,80. A ja nie chcę wchodzić w tej chwili w sela, mając wiedzę o inflacjach w różnych krajach. Pamiętajcie, że złotem nie tylko rządzi Fed, ale złotem też rządzi inflacja. To, co ludzie na co dzień widzą w sklepach i ta obawa przed utratą tych swoich kapitałów, czyli nie tyle utratą, co obniżeniem jej wartości, powoduje, że ludzie wchodzą w złoto, tak? Czy tam w bitcoiny. Tylko że w tej chwili złoto jest jednak jeszcze nadal bardziej znane niż bitcoin. Bitcoin jest raczej dla ludzi trochę młodszych, ale pieniądze z reguły mają ludzie starsi. Taka jest prawda, niestety. Taka jest kolej rzeczy. Widzę, są jakieś pytania, zaraz przejedziemy. Czy mogę usunąć z wykresu z kamery, a nie jest usunięte? Zaraz. Momencik, przerwiemy na chwilę, bo faktycznie to okienko z kamery. Sorry, już usuwam. Ono będzie po prostu już. Rozumiem, o co chodzi, zgadzam się z Wami, że to jest niepotrzebny element na wykresie, bo on zasłania cały prawy górny róg. Także dziękuję za panu Maurerowi za uwagę. Pozdrowienia od Lindy. Czy MACD też ma znaczenie na niższym interwale? Tak, MACD ma znaczenie na interwale, dlatego że można powiedzieć tak, ja rozpatruję MACA i wybicia z inside barów czy z outside barów, rozpatruję na wykresach dziennych i godzinowych.
ale jeżeli rozgrywam coś na 5-minutówce, to też patrzę na Maca, na piątce, bo on też mi tam sygnalizuje. Bardzo często jest tak, że Mac sygnalizuje moment, kiedy należy otworzyć zlecenie. Jeżeli chcemy wejść na buy, a Mac jest cały czas czerwony, to czekamy. Czekamy, aż się pojawi ten zielony pasek na Macu i wtedy wchodzimy w buy. Lub odwrotnie, jeżeli chcemy sprzedawać, to czekamy na pojawienie się czerwonego paska. No przykładowo, jeżeli jeszcze raz spojrzymy na 5-minutówkę, ja nie mówię, że w tej chwili chcę zrobić buy czy sell, bo ja nie chcę grać złota. Przy takiej konsolidacji nie ma sensu w ogóle. Ale jeżeli załóżmy, że z analizy, z dużego wykresu będzie wynikało, że jest trend spadkowy, to czekam na pierwszy czerwony pasek i do zamknięcia świecy. Świeca się zamknie, to zauważcie, że MAC zmienia kolor. Raz jest czerwony, raz jest zielony. On jeszcze się nie ustabilizował. Ale jeżeli by była okazja, że się pojawi czerwony po zamknięciu świecy, a ja jestem nastawiony na sprzedaż, to wtedy wchodzę. No choćby tu, chociażby tutaj, tak? Tutaj były co prawda fałszywki, to była jedna fałszywka, tu była gdzieś druga, więc tutaj rynek by nas oszukał, ale wiadomo, że szukamy wejścia bliżej strefy, nie wchodzimy gdzieś w połowie, bo wchodzenie w połowie jest trudne, bo wtedy niewiele jest do zyskania, a dużo do stracenia. Cały czas ta świeca jest budowana. Ona się zakończy za 3 minuty, tak? Bo to jest 5-minutówka. I dopóki nie będzie czerwona, to ja nie będę sprzedawał. Jest zielona, to znaczy, że rynek nadal jeszcze ma zamiar pompować w górę. Czyli wykorzystuję Maca też na 5-minutówce. Ja wykorzystuję Maca na wręcz barach. Tylko że analizę taką podstawową przeprowadzam na dużych timeframe'ach. Zresztą doszły mnie słuchy, że Purple Trading organizuje, może wyprzedzam trochę fakty, bo będzie organizował spotkanie takie fizyczne, czy po twarzą w twarz w Polsce. Terminu nie podam, bo jeszcze nie do końca jest ustalony. I ja przygotowuję na to fizyczne, że tak powiem, spotkanie z klientami Purple Trading. Taki wykład, gdzie pokażę, jak ważna jest komplementarność dwóch strategii przy podejmowaniu decyzji. Czyli jak ważne jest decyzję tradingową popierać drugą strategią. Czyli można powiedzieć, w jaki sposób w scalpingu wykorzystać wykresy dzienne. To ja wiem, to zabrzmi trochę abstrakcyjnie, jak można skalpować na wykresie dziennym. Ale to nie jest do końca tak, że skalpujemy na wykresie dziennym. My wykorzystujemy wiedzę z wykresu dziennego w skalpingu nawet na minutówce. I o tym będzie wykład właśnie na tym spotkaniu, ale kiedy to i o której i jak, to nic Państwu nie powiem, bo nie jestem od tego, żeby informować, a sam zresztą jeszcze dokładnie nie wiem. Teraz patrzę, tutaj są pytanka. Czy nie mamy inside bara? Czy MACD ma być zielony na dziennym, godzinowym i M5? Dobrze rozumiem. Pan Marek pyta. Panie Marku, jeżeli chodzi o tą sytuację na złocie, to przede wszystkim interesuje nas na razie wykres dzienny. Jeżeli dzienny zamknie się na zielono, tak jak jest teraz, to potem możemy wejść od razu nawet, mówię od razu, czyli tam powiedzmy, bo rynek na złocie jest zamknięty, tak? Bo giełda surowców tam ma tą godzinę, ma przerwę i zaczyna się notowania złota. Zaczynałem się chyba o 12 w nocy polskiego czasu i można zacząć obserwować, bo wiadomo, że wchodzenie zaraz o 12 jest trochę ryzykowne, bo broker potrafi wrzucić taki spread, że ten spread po prostu by zabił cały pomysł wejścia w to zlecenie. Natomiast na pewno warto przyjrzeć się trochę później, może o trzeciej, jak Azja zaczyna, a może rano po prostu przed otwarciem Londynu. Czy jest sygnał na 5-minutówce, że to złoto już na zielone wchodzi? Wtedy można podejść w ten sposób. To nie musi być na wszystkich timeframe'ach, bo to jest prawie niemożliwe, żeby na wszystkich było zielone albo na wszystkich czerwono. To się raczej nie zdarza, zbyt często przynajmniej. Zauważcie, że w tej chwili jest czerwony MAC, czyli w tej chwili plan wchodzenia w longa jest nieaktualny.
Dlatego mówię, czekajmy do zamknięcia świecy i zobaczmy, co tu się będzie działo. Pan Konrad pisze, że 6 października. Chyba nie, to 6 października to byłby za parę dni, a ja dopiero zacząłem pisać wykład, tak żebym nie zdążył do 6. Nie ma szans. Dobrze, teraz to jest złoto. O złocie już żeśmy sporo porozmawiali. Teraz możemy sobie poszukać jeszcze innych zleceń, innych, że tak powiem, ciekawych par. Jedną z tych par jest Euro Audi, o którym wspomniałem w czasie, na naszej grupie, tam na Telegramie wspomniałem o tym. O co tu chodzi? Z jednej strony, jak się przyjrzałem tutaj sytuacji, na tym mówię, no kurczę, to jest trend wzrostowy. Oni jeszcze nie dojechali tutaj do strefy sprzedaży, czy tam powiedzmy strefa supply. Demand mamy tu, czyli tu mamy kupujących, tu mamy sprzedających. No jest jeszcze jakiś dystans. No ale po drodze z reguły jakieś tam korekty się pojawiają. Na razie zlecenie jest na minusie. Było już na plus 12, nawet chyba widziałem w pewnym momencie. Niestety teraz się odwidziało. No, Stany ruszyły, Stany zawsze potrafią namieszać, a potem i tak wrócić do tego, co było w czasie Londynu. Ale jak ja podszedłem do tego, to będzie przykład analizy rynku połączonego z wejściem w rynek na bazie tej mojej właśnie ulubionej strategii opartej o MACD. Czyli zaczynamy. Też powiększam to wszystko, żeby w nagraniu było to coś tam widać. I teraz tak, pierwsze co zauważyłem, na dziennym jest objęcie HOSSY. Objęcie HOSSY z reguły sugeruje dalsze wzrosty. To mnie troszeczkę powstrzymało od analizowania tego, no ale odruchowo zawsze tak robię, wchodzę na niższy interwał i na H4 sytuacja mi się wydała znacznie bardziej jakby więcej mówiąca. Mianowicie pojawił się tutaj inside barek, o ten tutaj. Te dwie świeczki stworzyły formację inside bara. Oczywiście ja na razie usunę tutaj z wykresu ten trade, żeby mi tu nie przeszkadzał. Jest para dwóch świeczek, one tworzą inside bar. Jeżeli przeciągniemy dalej, okazuje się, że ta świeczka też jeszcze się mieści, jest siedzą no, niezdecydowanie, ale bardziej już taką lekko spadkową, ale nadal jest to inside bar. I dopiero ta świeca czarna kolejna, która tu się pojawiła, jest świecą wybijającą. Ja może to rozciągnę dalej, żeby to już było tak. To jest świeca wybijająca. I teraz no, trzeba jakąś decyzję podjąć, trzeba się zdecydować, czy będę to grał, czy nie. No to otwieramy na chwileczkę tą prezentację i tutaj mamy zestaw tych pytań, które sobie zadaję, jak handluję. Pierw szukam formacji. Informacja inside albo outside bar, tak? I muszę ją zweryfikować. Weryfikuję w ten sposób, że patrzę, czy w przypadku, kiedy to się dzieje na górze swingu, czy to jest jakieś maksimum, przynajmniej lokalne. I potem sprawdzam, czy było wybicie, a warunkiem wybicia jest, że ta świeca się zamknie poza obszarem tej formacji, ta, która wybija. No i potem patrzę, co się dzieje na maku, czy tam nastąpiła zmiana kierunku, koloru, i czy wskazuje nam w tym samym kierunku, czyli jeżeli cena wybiła w dół, no to powinien mi MAC wskazywać na czerwono, tak? Jeżeli by wybiło w górę, a MAC byłby zielony, to wtedy sugeruje, że ta tendencja będzie podtrzymana. A jeszcze fajnie jest, jak się pojawi dywergencja, to nie jest aż takie częste. No a jeszcze fajnie jest, jeżeli ta formacja się tworzy na jakimś ważnym poziomie. Ja tutaj może tego w pytaniu nie mam, bo nie chciałem zagęszczać. I teraz spójrzmy pod kątem tych pytań, spójrzmy na sytuację na wykresie tutaj. Pierwsze pytanie, czy jest formacja? Jest, ale czy ona jest ważna? To pytanie jest ważne. I zauważcie, na chwilę pomniejszę rysunek. Zauważcie, że tu jest strefa podaży. Tu jest podaż i szczyt tej strefy
Znaczy szczyt tej świecy tworzącej formację jest praktycznie, prawie że dotyka. Dziwna sprawa, bo ta strefa u mnie na laptopie idealnie, dosłownie dotknęło. Tutaj jest troszeczkę inaczej, może jest kwestia później zaczęła się rysować, trudno mi powiedzieć. W każdym razie ja to traktuję, że to praktycznie jest na strefie. Czyli ten insight bardzo dla mnie ważny, bo nawet gdybym tylko patrzył na postawienie, na położenie tego maksimum, tak ja patrzę w lewo, to ja widzę, że tu dużo, długo, długo nie było ceny na tym poziomie, tak? Ostatni raz ta cena była tutaj 27 sierpnia, czyli ponad, znaczy nie ponad, ale blisko 3 tygodnie cena tak wysoko się nie znajdowała. Czyli to już mnie zainteresowało, że to może być ciekawy setup. Ja to zobaczyłem dzisiaj, więc ja mówię na bazie tego, jak ja to dzisiaj rozpatrywałem. I zobaczyłem też przede wszystkim, że już jest wybicie, bo czasami jest coś takiego, że jest pattern, znaczy jest formacja, a nie ma tego wybicia. I człowiek czeka, jeżeli to jest na dziennik, to dzień czeka, drugi, nie ma tego wybicia, nie ma, potem zapomina. Ale tutaj już, że tak powiem, przyszedłem na gotowca. Jest już wybicie. Okej, jest wybicie. No to sobie pomyślałem, może warto to rozegrać. Ale muszą być spełnione trzy warunki. Pierwszy, ważny pattern, no to już ustaliliśmy, jest ważny, bo on jest wysoko. Drugie pytanie, wybicie. I to wybicie już nastąpiło, bo tutaj, tu się cena zamknęła na tej świecy. No i teraz trzecie pytanie, co się stało z makiem? Czy mak jakby wspiera mnie w tym i zmienia kolor? No i zobaczycie tutaj na dole, że właśnie ta świeca wybijająca perfekcyjnie zmieniła maka na spadkowy. Czyli trzy warunki spełnione. I wtedy ja już ja to rozgrywam, bo że tak powiem, zgodnie z prawem, tak? Tu jest moment, kiedy miałem prawo wejść, bo wszystkie trzy warunki były spełnione. Pierwszy warunek jest formacja inside bar, drugi warunek jest potwierdzone wybicie i trzeci warunek to jest mak spada. Czyli trzy warunki spełnione, otwieram. Niedawno miałem taką dyskusję, co prawda w obcym języku, ale też z traderami. I co robić, żeby trading nie był uciążliwy, żeby trading nie był nerwowy, tylko żeby to robić po prostu jak normalną czynność w pracy, jak odhaczanie jakichś tam zleceń, czy wypełnianie jakichś rubryczek. A ja mówię, no weź sobie strategię, zrób jakieś założenia i postępuj według tych założeń. Najlepiej zrób backtesting, sprawdź ostatnich 100 takich sytuacji na wykresie, które spełniają Twoje warunki. Jeżeli z tych 100 okaże się, że 70 było zyskownych, to po prostu za każdym razem, kiedy taka sytuacja wystąpi, otwierasz zlecenie, ustawiasz stop lossa, 1:1 nawet, do take profit i po 100 zleceniach zobaczysz, że 70 miałeś zwycięskich, a 30 przegranych. O co chodzi? Nie ma nerwu, bo ty grasz według schematu, według, że tak powiem, checklisty. No i pokazałem mu między innymi tą strategię i mam nadzieję, że też z tego skorzysta. Ja to po prostu, nawet bym powiedział, że w pewnym momencie trading się staje nudny. Staje się nudny, jeżeli wykonujesz ciągle te same czynności, a może nie czynności, ale te same reakcje na sytuację, ale na tym polega właśnie rozsądny trading, bo trading może zniszczyć życie, trading może człowieka wykończyć i dlatego polecam zdecydowanie podstawą spokojnego treningu jest obiektywna strategia. Obiektywna, czyli taka, gdzie nie możesz odpowiedzieć na pytanie nie wiem albo chyba. To musi być strategia, która będzie zawsze miała możliwość odpowiedzenia tak albo nie. Jeżeli ja patrzę na pytania, te tutaj, które są, to nie mogę powiedzieć nie, jeżeli widzę, że maksimum w świece matki jest lokalnym maksimum. Jeżeli jest wybicie z formacji, no to jest tylko jedna możliwość. Czy jest świeca zamknięta poza, czy nie? Jeżeli nie ma zamknięcia poza, to no nie. A jest świeca, która zamknęła się poza? No jest. No to tak. Czy zmienił kierunek? No tu kurczę, wystarczy zobaczyć, czy się zrobił czerwony, czy zielony. Nie ma dużego pola manewru do robienia głupich ruchów, tak powiem.
Teraz, tu są trochę pytania, przepraszam. Czy średnie kroczące na wykresach range bar mają także sens? Nie. Od razu mówię, że na range barach średnich nie korzystam. Na range barach korzystam z Bollinger Bands, które też są średnimi tak naprawdę, ale Bollinger Bands wylicza średnie troszeczkę inaczej niż typowe średnie. Bollinger Bands działa tam na odchyleniu standardowym, on troszeczkę to inaczej traktuje. W każdym razie korzystanie, ja nie korzystam ze średnich na range barach. Pan pisze, że powinny mieć sens, bo inne średnie kroczące powinny też. Widzi pan, sytuacja jest taka, że dwie średnie kroczące i porównywanie ich wartości między sobą, czyli to, co robi MACD, ma sens, ale jedna średnia krocząca nie ma sensu, bo MACD działa tylko i wyłącznie na podstawie szacowania odległości między dwoma średnimi, a przede wszystkim w MAC-u chodzi o to, czy one się do siebie zbliżają, czy się oddalają. Wartość sama w sobie aż takiego większego znaczenia nie ma, jak to, czy one się do siebie zbliżają, czy się oddalają. Więc czy to będzie range barowy wykres, czy to będzie zwykły, to zawsze, zawsze działa tak samo MAC. Natomiast jeżeli pan puści sobie jedną średnią na wykresie, to ona nic nie daje. Ona nic nie daje, bo range bary, ona będzie przyjmowała wartości, co na przykład, jeżeli range bary mają 4 pipsy, to co 4 pipsy będzie przyjmowała jakąś tam wartość. Ona jest całkowicie wypaczona. Natomiast MACD ma to do siebie, że on w zasadzie tylko pokazuje, czy szybka średnia krocząca się zbliża do wolnej, czy odwrotnie i kiedy one się przecinają. Także tutaj uważam, że jednak nie do końca się zgodzę z tym, że jedna średnia krocząca cokolwiek da na Macu. Pan Marek mówi tak, w tej analizie D1 Mac nie ma znaczenia. Kiedy opierać się na H4, a kiedy na D1, jeżeli chodzi o Maca? No tutaj rozumiem, że Pan mówi o tym, o tej parze tutaj, tak? No tu jest sytuacja taka, że szukamy pierw formacji. Jeżeli wejdziemy na daily, to tutaj teoretycznie jest formacja, jest to objęcie hossy, tak? Czyli jest to raczej silna formacja wzrostowa, ta tutaj. O, bo ta świeca matka obejmuje tą poprzednią, czyli są dwie silne wzrostowe świece, które sugerują, że rynek będzie dalej pchał się w górę. Ale na Macu, Mac mi nic nie mówi w tej chwili, kompletnie. Tutaj muszę czekać do wybicia. W tej chwili tutaj wybicia nie ma i to wybicie nawet nie wiem, czy wystąpi dzisiaj, a może jutro. Może się okaże, że ta świeca będzie tworzyła razem z tą inside bara, czyli będziemy mieli hybrydę, w lewo jest outside bar, w prawo. Tu nie ma sytuacji, która przekonuje mnie do zainteresowania się, bo jest odległa w czasie. Ja szukam sytuacji, gdzie mogę zagrać szybko, czyli już jest to wybicie. I wschodząc na H4, zwłaszcza, że Mac nie zmienił koloru od pięciu świec, więc on jest w trakcie jakiejś podróży. Natomiast jak wejdę na H4, to ja już widzę, że jest formacja. Jak ja to zmienię? Aha, bo mi to jest z dużego wykresu, z daily, a na małym wykresie to przecież jest. Na H4 to jest to, nie? O, jeszcze raz wróćmy do tego. Jak patrzę na wykresie H4, to mogę powiedzieć tak, jest inside bar, jest wybicie, czyli jest się czym zainteresować. Jeszcze do tego po wybiciu od razu Mac zmienił kierunek. Tu jest jakiś punkt zaczepienia, natomiast na daily tam nic nie ma. Dlatego często się zdarza, że ktoś mi zadaje pytanie, a proszę powiedzieć, co tam myślisz o tej czy tam o innej parze. Ja wchodzę, oglądam wykres dzienny, oglądam wykres czterogodzinowy i mówię, nie wiem, bo po prostu w tym momencie jeszcze nie ma żadnego sygnału, nie ma żadnego potwierdzenia, czy to będzie rosło, czy spadało. No, nie jest tak, że na każdej parze codziennie jest setup, tak? Czyli w przypadku pytania pana Marka, D1 na MACD na D1, w ogóle D1 nie biorę pod uwagę, bo tu nie ma formacji, jest formacja, ale nie ma jeszcze wybicia z niej, a Mac nie zrobił żadnego ruchu wskazującego na to, żeby chciał zmienić barwę. No to przechodzę wtedy na
Zawsze zaczynam od dziennego. Nie ma na dziennym, szukam na 4-godzinówce. Na 4-godzinówce już widzę, że tak, coś tu się już fajnego kroi, bo była formacja, jest wybicie, mak, wszystkie trzy warunki spełnione, rozgrywam. Ja tu na dużo nie liczę. Dlaczego? Dlatego, że ja się spodziewam, że to jest tylko malutka korekta w trendzie wzrostowym. Bo zobacz, oj, to nie o to chodziło. To jest mała korekta w trendzie wzrostowym, bo tutaj, jak tak przeciągniemy taką sobie linię ukośną, to widzimy, że nie tylko to jest linia jakby trendu wzrostowego, tu jeszcze dodatkowo jest coś, co może nam sugerować, że to jest forma kanału wzrostowego. I tu mamy bardzo ciekawe rozpisane swingi, tak? Mamy swing wzrostowy, jeden, swing spadkowy, swing wzrostowy, swing spadkowy, wzrostowy, spadkowy, wzrostowy. One są coraz gęściej. Zauważcie, że te odległości między szczytami są coraz bliżej. To może sugerować załamanie się trendu. Ale to tylko jest taka moja teoria. I tu już ten swing prawie, że został dokończony. I teraz gdzie ja się będę bronił z tym zleceniem? Albo powyżej po prostu tej strefy podaży, a szukał będę gdzieś w tych granicach, będę szukał gdzieś take profitu, gdzieś na krawędzi tego kanału, bo być może się powtórzy sytuacja z tego, co było na funcie do Szwajcara, gdzie mnie wyciągnęło tam na prawie minus 200 punktów do góry, dzisiaj wróciło do zera prawie, no teraz jest minus 10 z tego, co widzę, a było już chyba plus 12. W każdym razie nie chciałbym ryzykować, że będę na plus 15, bo tyle gdzieś tu wychodzi i będę liczył na więcej, że dotąd spadną, a oni mi znowu zrobią swing w górę. I po co mam to tracić? 15 pipsów wezmę. Zresztą nie pamiętam nawet ile. To zaraz sprawdzimy, jaki jest plan na tym zleceniu. Włączmy teraz podgląd i wyczyśćmy wykres. Tu jest. Ile to jest? 21 pipsów. Taki jest mniej więcej planowany cel. Tak na razie przed tym Fedem to będziemy widać takie tańce góra-dół. Być może przed Fedem, jeżeli będzie plus 5, plus 8, to też zamknę, żeby mieć to z głowy. Przed Fedem wolę mieć puste, że tak powiem, pustą przestrzeń do pracy, czyli pozamykać co się da, i przyglądać się z boku, co oni tam wyprawiają. Teraz to było, co mówiliśmy o euro do Audi. Było pytanie, pan Dariusz pisze, niepokojące jest to, że na D1 w trendzie ostatnie low nie jest wyżej low, tylko na poziomie poprzedniego low. No to tak, jakby tworzył się RGR. Tutaj o tej parze mówimy, ostatni low na D1, tak? Spójrzmy na D1. Nie za bardzo tutaj widzę, nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ale jeśli chodzi o RGR, to RGR ma szansę być na złocie, to już wam chyba pokazywałem. I to by było fajnie, odwrócony RGR oczywiście, bo to co o złocie jeszcze na chwileczkę cofnę, no to ta sytuacja tutaj jest bardzo ciekawa, bo tu mamy lewe ramię, tu mamy głowę i tu mamy początek być może prawego ramienia, więc jeżeli tyle już dojechali, jeżeli by się okazało, że po dzisiejszym Fedzie złoto wybije do góry, no to będziemy mieli odwróconego RGR-a komplet. I gdyby doszło do pokonania tej ceny 18,33, która jest linią szyi, no to wtedy praktycznie nie widzę przeszkód, żeby dojechać do 19,36. Ale to wszystko zależy od tego, jak to się dzisiaj zamknie, czy na czerwono, czy na zielono. Na razie nie należy zbytnio się tym przejmować, bo jeszcze sygnału żadnego tu nie mamy. Żeby, że tak powiem, zdążyć
pokazać wszystko, co chciał pokazać, to było pytanie w sprawie pivotów. To wejdźmy na chwileczkę na pivoty. Ja tu zamontowałem pivoty akurat na funcie, para funt do dolara. Widzę, że stuknęli tam, gdzie mieli. Teraz jest małe odbicie. Pivoty są liczone na podstawie poprzedniego dnia, tak? Czyli ten dzienny pivot jest wyliczany na podstawie poprzedniego dnia. Tak samo jest, są te poziomy oporu i wsparcia. Ja kiedyś z tego korzystałem i tak miałem takie wrażenie, że ja troszeczkę bardziej naciągałem te wykresy do tych pivotów, czy odwrotnie. I jeżeli udało się trafić, że nagle któryś z pivotów idealnie zadziałał, to sprawiało mi to ogromną radość, ale tak naprawdę po jakimś czasie zauważyłem, że sugerowanie się pivotami prowadzi do podejmowania złych decyzji, bo z jednej strony pytanie, dlaczego pivot, czyli średnia z poprzedniego dnia, ma znaczenie. Ja nie byłem w stanie znaleźć, że tak powiem, wytłumaczenia nigdzie takiego, które by mnie przekonało do tego, że pivot ma znaczenie. Pivot to jest po prostu wskaźnik. Przykładowo pokażę, jak się taki wskaźnik instaluje. Nie, no wejdźmy może na australijską parę. To jest dolar australijski do amerykańskiego. Ja tylko to poczyszczę i pokażę pivota, ten wskaźnik. Ten wskaźnik z pivotami wygląda w ten sposób. On się nazywa ZMFX Pivot Levels. Wciągam to po prostu na wykres i tutaj w tych ustawieniach mogę wybrać kilka opcji. Jedną z tych opcji jest, czy ja chcę, żeby on bazował na danych z niedzieli. Ponieważ nasz broker nie ma świecy weekendowej, więc tu akurat mogę odznaczyć, że nie. I teraz czy chcę mieć dzienne pivoty? OK, niech są dzienne. Czy chcę mieć tygodniowe? Załóżmy, że na razie chcę, potem mogę je w każdej chwili usunąć. Reszta to są tylko grubości linii, jakim kolorze to ma pokazywać, czy ma być przerywana, czy ma być ciągła, czy ma być komentarz przy tym opisane, że daily, weekly i tak dalej, jaka wielkość tych czcionek. OK, robię OK i pojawia mi się pełno kresek na wykresie. Powiem szczerze, troszeczkę to mi wygląda jak trzy klastry z Fibonacci. Jeżeli wejdę na wykres dzienny, to wygląda to w ten sposób. Miesięczne pivoty są tygodniowe i gdzieś tu jeszcze powinien być dzienny. Dzienny jest tutaj gdzieś. I teraz dzienny będzie w postaci jednej króciutkiej kreseczki, tak? Bo to jest dopiero początek, kiedy on zaczął czytać te pivoty. Jeżeli dzień się skończy, wystarczy zresetować wykres, czyli zamknąć, otworzyć i on zacznie rysować pivoty na następny dzień. I teraz, no widząc, że tego jest tutaj za dużo, wchodzę w tę listę tych wskaźników, wybieram sobie te pivoty i usuwam miesięczny. Miesięczny to, no, uważam, że jest kompletnie do niczego niepotrzebny. Czyli piszę false. I tutaj te poziomy wsparcia oporu też nie chcę ich widzieć, tak? One znikną. Tak samo uważam, że nie są mi do niczego potrzebne weekly, czyli tygodniowego usuwam z wykresu i poziomy wsparcia i pory tygodniowe usuwam. I teraz będę miał tylko pivoty dzienne. Klikam OK. O, i już się pojawiły tylko dzienne. No wiadomo, że dzienny to jest tylko jedna kreska, ale jak wejdę na wykres godzinowy, no to już automatycznie te pivoty już widać, tak? To jest pivot dzienny, to jest pierwszy poziom
Oporu drugi, trzeci. I tak samo jest ze wsparciem. Pierwsze wsparcie, drugie, trzecie. No i teraz pytanie, jak to wykorzystać do tradingu? No jeżeli byśmy przyjęli, że zakładamy, że jeżeli cena zbliża się do jakiegoś oporu, to tam powinna zawrócić, no to dzisiaj zadziałało prawie perfekcyjnie, bo cena po wystrzeleniu do pierwszego oporu zawróciła. Pytanie, czy ja bym to zagrał na bazie, na podstawie pivotów? Nie, nie zagrałbym tego na bazie pivotów, dlatego że ja miałem, bardziej mi wierzę w MACD, on był zielony, następny był zielony, absolutnie by mnie to zniechęciło do rozgrywania na sell. Tutaj można było coś tam zarobić, tak? Teraz widzimy, że siedzą jakby na tym dziennym pivocie i czy to mi coś daje? No nie za bardzo. Jedynie można szacować, że jeżeli cena by spadła do tego wsparcia, czyli do poziomu na przykład 72,07, no to wtedy może bym tu szukał okazji do zakupu. Ale dla mnie ważniejsze od pivotów są świeczki. Nawet ostatnio zauważyłem, jak nie ma już naprawdę co rozegrać, to sobie wchodzę na wykres godzinowy i też szukam okazji tradingowych na godzinówkach. Jeden z panów na naszej grupie telegramowej ćwiczę, widziałem dużo tych inside outside barów na godzinowym i widzę, że często wychwytuje ciekawe sytuacje i spojrzałem na przykład, gdybym grał na Audi wczoraj i zobaczył taką sytuację, jest inside bar, tworzy się strefa podaży, to już jest jakby sygnalizacja, że rynek ma zamiar zawrócić, jest świeca wybijająca, czyli raz, dwa, trzy godziny i już jest setup, tak? Patrzę na dół, no kurczę, ta świeca dała mi czerwonego maka, no to od tego momentu sprzedaję i zamykam przy strefie popytu, czyli 20 kilka pipsów bym miał. Ale mówię, jeżeli chodzi, patrząc na pivoty, to mi nic nie mówi. Oczywiście ja nikomu nie odradzam używania czegokolwiek, bo każdy musi dopasować strategię do samego siebie. I tak samo, jeżeli ktoś uważa, że pivoty może wprowadzić do tej swojej strategii, to tak powinien zrobić. Ja nie powiem na przykład, że poziomy Fibonacci są do niczego, bo ja po prostu ich nie, to, że ja ich nie używam, to nie znaczy, że one są do niczego. Być może komuś to pasuje, komuś nie. Ja nie używam Fibonacci, bo one są zbyt subiektywne. W przypadku Fibonacci, poziomu Fibonacci, można ich narysować na wykresie, że tak powiem, kilka grup. Jest tylko kwestia, z jakiego poziomu pociągnę, rozciągnę kolejne poziomy i na jakim time frame'ie. Akurat przygotowuję takiego e-booka dla Was i tam właśnie pokazuję, że strategia powinna się opierać na bardzo obiektywnych założeniach, bo im więcej jest domysłów, im więcej jest subiektywności, to tym gorzej to będzie wychodziło. Bo na czym polega subiektywność w tradingu? Że ta sama sytuacja na wykresie może przez nas być raz uznana za wartą, a za innym razem niewartą. Tak nie może być. To musi być prawie że oparte na żelaznych zasadach. I te żelazne zasady są właśnie w tej strategii, co Wam pokazuję. Jest formacja, jest wybicie, jest zmiana na maku, są trzy warunki spełnione i wchodzę. Jeżeli stracę na tym, to po prostu to było jedno z tych zleceń, które miało prawo być stratne. Z tym, że jak mówiłem, ja nie rozgrywam na godzinowych, ale tu akurat by to zadziałało. A jeśli chodzi o pivoty, no nie wiem, no teraz ktoś może powiedzieć, zobacz pan, jak to ładnie ten pivot zatrzymał cenę. No oczywiście, zatrzymał, ale ja w tym momencie mogę powiedzieć, że tą cenę zatrzymał, że moim zdaniem, że cenę zatrzymał nie pivot, tylko na przykład, że była tutaj jakaś strefa popytu czy podaży, czy na przykład tu akurat był poziom wsparcia oporu. Zawsze każdy może znaleźć jakieś wytłumaczenie. Na razie widzimy, że cena tańcuje wkoło tego pivota dziennego, czyli no to jest typowy dowód na to, że jest niesamowita konsolidacja. Jest godzina, proszę Państwa, 16:25. Ja bym teraz chciał jeszcze Wam coś pokazać
o czym wspomniałem wczoraj, co prawda nie spotkało się to z żadnym kompletnie zainteresowaniem z Waszej strony, ale mimo wszystko to Wam pokażę. Mianowicie stworzyłem taką tabelkę, gdzie można sobie rozpisywać trading na dni, na pipsy i zobaczyć, jakby to było, gdybym systematycznie zarabiał. I jako przykład, to jest tabela, która tutaj wpisuje, te czerwone, wszystko co zaznaczone na czerwono, to są wartości, które możemy sobie sami wpisać, takie jakie uważamy, że nam są potrzebne, a te kolumny to pokazują przyrost dzienny w procentach. I tu mamy pierwsza kolumna, to są jakby trzy kolory po to, że rozróżnione, ponieważ tu przyjąłem, że 1% dziennie chcę zarabiać, tutaj, że chcę zarabiać 3%, a tutaj jestem agresywnym traderem, czyli to, co robię na skalpowym mam chyba 3, tak mi wychodzi, ale powiedzmy, że to jest super skalpowe, super agresywne granie. I teraz mam kapitał, załóżmy, że mam 10 tysięcy euro i chcę zacząć liczyć od przyszłego tygodnia. Przyszły tydzień zaczyna się w poniedziałek, to jest, będzie 27 września, tak? To wpisuję sobie 27 września i OK. I przyszły poniedziałek, 27 września, otwieram platformę, mam 10 tysięcy na koncie brokerskim i teraz patrzę, ile muszę zarobić, żeby codziennie 1% przybywał. To jest procent składany, czyli on będzie rósł i rósł i rósł, nie? To będzie rosło szybciej niż licząc po 1% dziennie, tylko kolejny tam procent będzie ciut większy od poprzedniego. No i teraz załóżmy, że będę grał 1/10 lota. 1/10 lota daje mi możliwość zarobienia 100 euro pod warunkiem, że zarobię 119 pipsów. No to jest bardzo ciężka sprawa, żeby codziennie po 119, 120 czy 122 pipsy zarabiać. No ale mając 10 tysięcy euro, myślę, że możemy sobie pozwolić na rozgrywanie jednym lotem. Bo mając taki kapitał, granie jednym lotem to nie jest problem. To wstawiamy tego jednego lota i nagle się okazuje, że jeżeli będę obstawiał jednym lotem, to mogę, jak zarobię 12 pipsów, to wykonam plan dzienny, który wynosi 100 euro. I teraz patrząc w dół, widzę, że jeżeli będę systematycznie codziennie zarabiał 12 pipsów, no tam potem może być o jeden pips więcej, to po 4 tygodniach, czyli średnio licząc po miesiącu, w zasadzie to 5 tygodni możemy policzyć, zarobię 28%. 20, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 25 dni grania, 28% zysku. Przepraszam. I to jest ilość pipsów, które muszę zdobyć. Ale mi zaskoczył. Gardę. Jest to taka tabelka, oczywiście na papier wszystko zniesie, więc to jest tylko hipotetyczne rozpatrywanie możliwości rynku, ale jedną rzecz, która ta tabelka uczy, że systematyczność nie wymaga dużych, że tak powiem, zysków. Wystarczy to robić systematycznie i po troszku zbierać. I to jest tylko 1% dziennie, z jednej strony tylko, z drugiej strony to jest więcej niż bank przez rok Wam zapłaci. Ale pytanie sobie zadajcie, czy jestem w stanie dziennie zarobić 12 pipsów? Bo teraz załóżmy, że startujemy z konta dużo mniejszego. Startujemy z konta, no myślę, że na które przeciętnego tradera stać. To jest 1000 euro.
I teraz mając 1000 euro, no nie mogę grać jednym lotem, bo bym zniszczył konto migiem, ale mogę zagrać 1/10, czemu nie? I wychodzi, że mając 1000 euro na koncie, grając 1/10 lota i biorąc 12 pipsów dziennie, no zarabiam 28%, czyli po miesiącu grania mam 280 euro zysku, czyli zaokrąglając to jest 1200 zł. Czyli z kapitału powiedzmy 4,5 tysiąca mogę wyciągnąć 1200 zysku, czyli prawie to 30%. Jedyne co muszę robić, to muszę codziennie zdobyć 12 pipsów. Czy to jest dużo 12 pipsów zdobyć? Mi się wydaje, że nie. A dlatego ludzie bardzo chętnie zaczynają skalpować, bo przy skalpowaniu te wartości są osiągalne. I tak tam taką tabelkę wymyśliłem. Ona jest stworzona dla kont w euro. Można też wykorzystać, to jest konto w złotówkach. Czyli jeżeli mam, wpłaciłbym sobie na przykład, bo to mówię, wszystkie czerwone, zaznaczone czerwonym można sobie dowolnie zmieniać. Załóżmy, że mam 5000 zł i zaczynam 27 września zabawę z kontem i no przy 5000 zł myślę, że mogę zaryzykować 0,2, no może nie, no spróbujmy, zobaczmy jak to wyglądało, 0,2 lota. O, to trochę szybko, to 7 pipsów by załatwiło temat, to trochę za ostro, bo też musimy brać pod uwagę, że w każdej chwili możemy stracić. O, 0,15 lota. Też za ostro. Dobra, to może zróbmy z tego, grajmy tylko 1/10 lota. 1/10 lota pozwala nam, biorąc 13 pipsów dziennie, zarobić po 1% dziennie. I tak to wygląda. Tu oczywiście są stawki dużo bardziej wygórowane, bo tutaj 2%, 3%, 5%. Ja w tej chwili na skalpowym trzymam się w granicach tego, co tutaj jest. Średnio mam postęp tam około 3% dziennie. Tu widzę, że pan Konrad wspomina, że na ze złoto respektuje. Być może, ja po prostu nie używam tych pivotów, więc nie zaprzeczę, nie potwierdzę, bo po prostu nie używam i nawet nie wiem, czy one się tam sprawdzają, czy nie. System jak u Agnieszki Jagodzińskiej, nie wiem akurat o co chodzi, bo nie znam tej pani, gdzie można pobrać arkusz. Ja ten arkusz wrzucę na dysk Google i na Telegramie tam podczepię go pod te wszystkie linki, które mamy tam u góry grupy telegramowej. Pan Wojtek, jakiej strategii scalpingowej używam dla tradingu, który pokazywałem na Telegramie? To jest scalping na range barach. To można ten opis tej strategii znaleźć na stronie Perpli. To jest opisane tutaj. To jest, trzeba by wejść purpletrading.com, łamane na PL, aktualności. I to jest na drugiej stronie w aktualnościach. Tu jest opis tej całej strategii. Także można sobie zobaczyć, o co chodzi. A wszystkie wskaźniki potrzebne do range barów są też na grupie telegramowej. Ja może pokażę, to jest tutaj. Tu u góry są wszystkie, jak wejdziecie w tą przyczepioną, że tak powiem, podwieszoną wiadomość, to tu jest komplet wskaźników do szablonu, tu jest dostęp do konta, podgląd do konta i tu jest zestaw do range barów. A tu jest jeszcze na YouTubie krótki filmik, jak te range bary zainstalować. Także to tak to wygląda. Wracając do wykresów może. Aha, jeśli chodzi, było pytanie dotyczące tej tabeli. Tak, ja tą panie Arkadiuszu wrzucę.
Aha, to samo pytanie. Rozumiem. Tak. Będzie na Telegramie. Jeszcze dzisiaj wieczorem postaram się tego tam dorzucić. Czy można omówić funt z Japończykiem? Oczywiście. Gdzie my go tu mamy? Jest, funt do Japończyka. To jest to. No, z funtem do Japończyka, ja już wczoraj się mu tak przyglądałem trochę. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tu jest, no niestety, ale tu jest RGR, czyli głowa z ramionami. I teraz pytanie oczywiście, gdzie jest linia szyi? Zawsze to jest problem, bo ta linia szyi powinna w miarę dobrze wyglądać. I ja zaznaczyłem tutaj linię szyi, tylko że ja to usunę i narysuję ją w ten sposób. To jest linia szyi RGR-a, który nie jest jeszcze skompletowany. Rynki mają tendencję do tego, żeby uzupełniać formację i być może właśnie będziemy świadkami czegoś takiego tutaj, bo RGR się zaczął tu, potem cena stworzyła głowę, wrócili do tej linii. W momencie, kiedy powstało ramię prawe, mogliśmy zacząć domyślać się, że to może z tego się zrobić RGR. Co prawda cena nie dotarła do linii szyi, czyli je zrobiło taki myk i odbiło, bo tutaj była silna strefa popytu. Ale zauważcie, że to samo było tutaj. Ta cena nie dopadła tej linii szyi. Dlatego ja się spodziewam, że cena znajdzie się gdzieś tu niebawem. Nie wiem, czy to może dzisiaj się stać, czy nie, bo ten ruch w dół był niedokończony. Ja bym teraz to powiedział, że to jest bardziej taka sytuacja. Dokładnie jak tu. Ten fałszywy, takie fałszywe lewe ramię powstało, ale nie możemy nazwać tego ramieniem, ponieważ nie dotarli do linii szyi. To jest linia szyi. A to jest prawdopodobny cel. To jest 148,50. Ale dlaczego uważam, że to jest bardzo prawdopodobne? Ja bym się teraz przypomniał, że ja miałem wam o tym troszeczkę tu powiedzieć, bo to jest taki bardzo mocno edukacyjny przykład. Mamy tutaj taką sytuację, że tu było objęcie bez. Ja już tyle razy mówiłem o tym, co to jest objęcie Bessy, więc nie będę się bardziej zagłębiał w szczegóły, tylko po prostu powiem, to jest świeca, która tworzy wraz z kilkoma, nawet nie tylko z tą jedną, ale z czterema po kolei tworzy objęcie Bessy. To jest takie ładne polskie nazewnictwo, bo w języku angielskim nie spotkałem się. Tam jest po prostu bearish outside bar, czyli spadkowy outside bar. I teraz to objęcie Bessy, cena się zachowała tak, jak powinna. Czyli była próba wybicia, nie wyszło, druga próba wybicia, nie wyszło i wreszcie jest piękny taki tak zwany młotek, chociaż tu akurat ten młot powinien być niżej, żeby go nazwać młotkiem, ale świeca o długim, długim górnym knocie. I ten ruch jakby był prawie że oczywisty. Tutaj mamy kolejny młot, który może hamować cenę przed wzrostami. Dlatego tutaj dużo już miejsca nie zostało. Słuchajcie, tu jest 45, no tu jest jakieś 80 punktów zostało do linii szyi. Gej, czyli funt do jena, jest bardzo szybki. To mogą rzeczy, widzicie, w ciągu jednego dnia potrafią taki ruch zrobić, więc tu może się ciekawa rzecz wydarzyć, ale oczywiście podstawą patrzymy na MACD, bo gdyby MACD zaświecił na zielono, to powstanie dywergencja, tylko że to jest tak zwana dywergencja ukryta. Ona będzie wyglądała w ten sposób. Tu jest w dół, a tu jest w górę, ale to jeszcze nie jest dywergencja. Dywergencja by była dopiero wtedy, kiedy tu się pojawi coś wzrostowego. Wtedy nazwiemy to dywergencją wzrostową i wtedy kupujemy.
ale na ten moment jestem nastawiony na spadki ze względu na prawdopodobieństwo dokończenia formacji. Ale co bym jeszcze dodał, warto obserwować, co się dzieje, jak są świece zbudowane, które się pojawiają w trakcie takiego ruchu. Zauważcie, że te świece tutaj górne, te knoty tych górnych świec, te tutaj, wskazują nam na to, że rynek nie akceptuje wysokiej ceny. Zmusza rynek do zejścia niżej. Tu po raz kolejny ten duży knot wskazuje na nieakceptowanie wysokich cen. I prawdopodobnie to jest również objaw, że nadal cena nie zadowala kupujących, chcą mieć funta niżej. Jutro, czwartek, jest tak zwany super czwartek, bo jutro mamy decyzję Bank of England o stopach procentowych. Świat się nie kończy dzisiaj na Fedzie. Jutro jest Bank of England. I to, co wysłuchamy, to zadecyduje, co tu się wydarzy. Więc handlowanie w tej chwili na funcie jest obarczone dużym, dużym ryzykiem, że dane mogą nam popsuć humor. Także zwróćcie uwagę, jutro, nie pamiętam, to chyba 12 godzina czy coś, to trzeba będzie w kalendarz spojrzeć, ale Bank of England ma duże znaczenie. Co więcej, rano jeszcze mamy Swiss National Bank, czyli ci manipulanci finansowi, ci najwięksi manipulanci walutowi, to jest właśnie bank szwajcarski i bank japoński. Bank japoński mieliśmy dzisiaj. Trochę potrzęsło się skończyło. Jutro mamy rano Szwajcarów, a parę godzin później Anglików, Brytyjczyków w zasadzie. Brytyjczycy, no wiadomo, są poza Unią, więc oni jakby stanowią odrębny już w tej chwili organizm ekonomiczny, więc mogą sobie ustalać, co chcą, a Szwajcarzy zawsze byli niezależni, ale są znani z tego, że są najbardziej manipulującym bankiem na świecie, ponieważ im zależy na tym, żeby ich eksport był opłacalny, zrobią co się da, żeby zepchnąć cenę, wartość Szwajcara w stosunku do innych walut. Także jutro może być bardzo ciekawa rozgrywka na funcie do Szwajcara. Czyli gdzie ja go tu mam? O, ta para jutro może być niesamowicie ciekawa. Ja tu mam to zlecenie nieszczęsne jeszcze, no zostało tam 8 pipsów. No liczyłem, że chociaż zamkną tu na take profit, no ale nie chcą. Ja w tej chwili będę zamykał to. Jeżeli odbiją, to już poddam to. Zwłaszcza, że tworzy się dywergencja wzrostowa, ona już mi źle wróży. Jeżeli za 16 minut zamknie się ta świeca na zielono, to chyba będę uciekał już z tego zlecenia. I tak super, bo patrzę, że w pewnym momencie byłem ponad 200 pipsów na minusie. I tak jest super. Ale ja to zlecenie, to było jedno, jedyne zlecenie, które długo trzymałem. Pan Przemysław mówi, że stracił dźwięk. Ja nie wiem, jak inni, czy mnie słyszą. Ja to nie wiem, no, to już trzeba, musiałby ktoś napisać, czy jest. Nie, ale gdyby nie było dźwięku, to podejrzewam, że tu byłoby więcej takich informacji. No dobra, to na dzisiaj kończymy. Za tydzień się jeszcze widzimy bez problemu. Natomiast później w październiku to już będzie, że tak powiem, trochę mniejsze pewnie grono. Być może trochę dłuższe będziemy mogli zrobić sesję. Zobaczymy. W każdym razie na koniec jeszcze zerknijmy, co się dzieje na... O, popatrzcie, no mam nawet plusika już tutaj. Czyli mam szansę, że moje zlecenie zamknie się pozytywnie. No to jest 20 pipsów, to nie jest jakiś tam wielki łup, ale zawsze cieszy, tak? Jakieś tam punkty zawsze cieszy. I tak jak wspomniałem, to jest oparte tylko i wyłącznie na mojej prostej strategii. Jest potrzebna formacja, jest potrzebne wybicie i potwierdzenie na MACD. Trzy proste kroki, trzy proste pytania i można grać. Pani Tamaja mówi, że były problemy. No, ale... A jak była ta tabelka omawiana, no sorry. W każdym razie mam nadzieję, że w nagraniu chociaż będzie mnie słychać, bo nie wiem, czy to była wina transmisji, czy sprzętu. W każdym razie tabelkę wrzucę
postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić i podam link na naszej grupie telegramowej, będzie można ją pobrać. Także dziękuję bardzo za spotkanie, do zobaczenia za tydzień, no i czekamy na Fed, jutro Bank of England, a jeszcze wcześniej Szwajcarzy będą manipulować, rano dzisiaj manipulowali Japończycy, wczoraj jeszcze mieliśmy protokoły z posiedzenia Banku Australijskiego. No dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje w tym tygodniu, ale wiadomo, najważniejsze będzie to, co dzisiaj się wydarzy o 8, a w zasadzie o 8.30, kiedy zacznie się konferencja. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia i usłyszenia.